Hejka, witam Was w kolejnym foodbooku. Dziś na śniadanie proteinowe pankejki. Dawno nie było, a je bardzo lubię, więc postanowiłam sobie zrobić. Tutaj jeden już się smaży. Tu mam porcję drugiego i zjem dwa naleśniki z bananem, cynamonem i masłem migdałowym. Też dzisiaj wychodzę z domu, więc później pokażę Wam, jak przygotowuję lunchbox. Więc ja zabieram się do roboty, a raczej po prostu moje naleśniki się smażą. I pamiętajcie, jeżeli filmy Wam się podobają, to zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Jeżeli... jakieś słowo dajmy w tym foodbooku. Okej, jeżeli podobają Wam się foodbooki, napiszcie w komentarzu naleśnik albo pancake, bo niedługo w UK jest Dzień Naleśnika, ale o tym Wam mówiłam we vlogu, więc zachęcam do oglądania vlogów. Okej, to ja robię naleśniczki. Będą naleśniki, będzie lunchbox, będzie zupa, foodbook wegetariański, około 1700 kalorii, oczywiście plus minus dwie kawy. Moje naleśniczki są gotowe, specjalnie je tak pokroiłam, bo idę robić makijaż, żeby wiecie, łatwo było chwycić. I użyłam aż 45 g masła migdałowego, więc no, ma sporo kalorii, ale o to mi chodziło. I teraz na ekranie zobaczycie, ile moje dwa całkiem spore naleśniki, jeden banan i masło migdałowe ma kalorii. Wszystko posypałam cynamonem, już oczywiście kilka podjadłam, więc było ich więcej. Są przepyszne. Tak wygląda moje dzisiejsze śniadanko. Za półtora godziny wychodzę tak na 6 godzin i chcę zrobić lunchbox. I oczywiście też w tych foodbookach będę Wam pokazywać lunchboxy, bo uważam, że to jest fajna taka alternatywa, co można zabrać do pracy. I też takie podsumowanie moich lunchboxów zawsze znajdziecie na Instagram, więc tutaj macie mój Instagram, zapraszam do obserwowania. I tutaj już sobie przygotowałam tą słodką stronę, bo piekłam ciasto. I mam tutaj takie brownie z sernikiem i tutaj razem z malnikami ma 170 kalorii, więc to jest ta słodka strona, a stroną wytrawną będą wrapy i mam tutaj dwa wrapy ze słodkich ziemniaków, już je polecałam wiele razy, one w jednym mają tylko 91 kalorii i mam tutaj tofu, mam tutaj 200 gramów, użyję 100. No i tak z warzyw mam sałatę, paprykę, pomidorki, serek i te tofu za chwilę sobie podsmażę na takim psiku oleju. I tutaj przygotowałam sobie marynatę, końcówkę miodu, sos sojowy, wodę, czosnek i to podsmażę. No i po prostu zawinę wrapy, wiecie, wrap, serek, sałata, papryka, zawinę i pomidorki położę obok. Zobaczymy jak mi to wyjdzie i czy będą smaczne, ale to później zdam Wam relację. Tofu jest gotowe. W tym czasie ułożyłam i poważyłam wszystko na wrapy. No okej, zostało poczekać, aż troszeczkę tofu ostygnie, położyć je na paprykę i zawinąć. Gotowe. I tutaj mam pomidorki zaważone, więc czekam, aż troszeczkę ostygnie. No i mój lunchbox jest gotowy i teraz na ekranie zobaczycie, ile ma kalorii. I tak jak pokazywałam Wam, mam tutaj ciasto, malinki, wrapy z warzywami i tofu, no i pomidorki na przekąskę. I myślę, że lunchbox zjem sobie w pociągu, ponieważ jadę do Londynu. Więc mój lunchbox gotowy, do tego w międzyczasie zrobiłam sobie kawkę. Kolejnym naszym posiłkiem jest zupa krem z marchewki i soczewicy. Po prostu to jest niebo. Przepis nie jest mój. Jest Zuzy. Tutaj widzicie jej Instagram. Zapraszam serdecznie. Po prostu dziewczyna ma obłędne przepisy. I tak się prezentuje. Ja dodałam jeszcze śmietankę. Jak zawsze dodałam też pestki słonecznika, tak jak Zuza polecała. I po prostu jest tak niskokaloryczna. Ma tak fajne makro. Teraz widzicie, ile taka jedna miseczka ma kalorii. Jest po prostu lek na moje serce, kiedy jest zimno na zewnątrz, zjeść taką ciepłą zupę, idealnie słodką od marchewki, no i pyszną od soczewicy proteinową. Wow. Jeżeli Zuza pozwoli mi, to zostawię Wam przepis w opisie, a jeżeli nie, zaglądajcie do niej na Instagram, tam na pewno się znajdzie.
Nie zostało mi za wiele kalorii, więc wybrałam sobie jako na taką ostatnią przekąskę, ostatni posiłek, gruszkę i jabłko. Takie dosyć małe, ale dla mnie idealnie, bo nie jestem głodna, ale taką przekąskę sobie chętnie zjem. Więc ja tutaj mam gruszkę i jabłko i teraz zobaczcie, ile mają kalorii. Oczywiście niedużo. Zrobię również sobie herbatkę i to wszystko na dzisiaj. Nie będę już dzisiaj nic jadła, więc dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym niedzielnym vlogu i do usłyszenia w kolejnym foodbooku. No to pa!